Bóg, który przychodzi na świat, objawia siebie samego jako dar dla człowieka. Człowiek, odkrywając Boga, który stał się dla niego darem, poznaje również, że i sam jest zdolny do daru z siebie samego. I tak dzisiejsza liturgia jest epifanią wielkiej misji. Misja ta prowadzi od Boga do człowieka poprzez przyjście Syna Bożego na świat. Misja ta z kolei prowadzi przez serce człowieka ku innym ludziom, ku wszystkim, którzy jeszcze nie znają światła, jakie zstąpiło na Jeruzalem, którzy nie znają drogi do betlejemskiego żłóbka. Droga mędrców ze wschodu jest jak gdyby wielkim symbolem tych wszystkich dróg, którymi ludzie z bliska i z daleka, aż po krańce ziemi, podążą z biegiem wieków w stronę Chrystusowego światła.